8 października 2010 roku w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbyła się polska premiera Pasażerki Mieczysława Weinberga. Spektakl z librettem opartym na książce Zofii Posmysz wyreżyserował David Pountney. To przejmujące dzieło dotyka tragedii zagłady oraz mierzy się z problemem winy i pamięci. Pierwszy impuls nastąpił w 1959 roku, kiedy jako reporterkę Polskiego Radia wysłano mnie na jeden dzień do Paryża. Znalazłam się na Placu Zgody i usłyszałam taki bardzo ostry głos, taki jak miała moja szefowa w Auschwitz-Birkenau. No i takim było to dla mnie szokiem, bo myślałam, Boże mój, to tak by mogło być, ja bym ją mogła spotkać. I co ja bym wówczas zrobiła? Opowiedziałam mężowi o tym spotkaniu, a on powiedział, oby mi to było napisane. I to było moje pierwsze słuchowisko, debiut słuchowiskowy w radiu. Zainteresowała się nim telewizja i traf chciał, że Andrzej Munk zaproponował mi napisanie scenariusza filmowego. To zostało wydane w 1962 roku jako książka, jako powieść. No i Weinberg napisał muzykę do tego. No niestety oceniono, że to nie jest temat, że to jest tak zwany abstrakcyjny humanizm. Podziałało to w ten sposób, że chyba nawet nie było prób. No i zaległo milczenie na tyle lat, na 40 lat. I came across The Passenger because I received a simple piece of paper from the publisher who had just acquired the rights to it, PM Music in Hamburg, and one of those kind of A4 pieces of paper that usually go into the waste paper basket, but it said, you know, we've acquired the rights to a new opera by Mieczysław Weinberg. I thought, who? I never heard of him. Friend of Shostakovich, this sounds interesting. Subject Auschwitz, yes, maybe. And luckily I didn't put it in the waste paper basket. And then I began to research Weinberg. And then I came actually to Poland, to Auschwitz, and Miss Posmycz showed me around Auschwitz, which was an incredible experience for me to have a guide who had been there herself. And on my way back, I learned by chance that there was a new artistic director of the theater in Warsaw. And I said, look, here's this piece. And I really think, you know, it's one of Poland's most significant composers, and this has to happen in Warsaw. And he said, you're absolutely right, and it will happen in Warsaw. Poszliśmy na kawę porozmawiać i w ciągu paru minut uzgodniliśmy, że robimy to razem. Wiesz, teraz serio skoczy. But this is just a trial, huh? Exactly. Spektakl został wystawiony w Bregenz. My jesteśmy jakby drugim teraz miejscem, gdzie ten spektakl jest wystawiony. Potem będzie Londyn i Madryt. To uważam, że bardzo dobrze, że my Pasażerkę poznajemy dopiero teraz. Bo ona teraz ma szansę na sukces. Gdybyśmy ją poznali w latach 60., pod koniec lat 60., kiedy została skomponowana, to po pierwsze były zupełnie inne mody muzyczne. I muzyka Weinberga, dzisiaj taka troszkę postmodernistyczna, byłaby dla nas zbyt tradycyjna. Macie jakieś tam Beata koło ciebie gdzieś? Możesz ją zapytać, czy teraz będziemy robić drugi akt od początku? Kasiu, proszę bardzo, przygotowujemy sceny na początek drugiego aktu. Przygotowujemy solistów, żeby zacząć się na pierwszy raz. Du kennst nicht mit Geiger aus, Tampeninger! Wozu brauchst du Geigen? Du hast doch anderes Spielzeug. Unser Kommandant ist ein großer Musikkenner. Once more, please. Okay. A bit higher. Not too much room. Yeah. Not too much bass. Du kennst nicht mit Geiger aus, Tampeninger! Tak, na dobry ład ja znam w Polsce tylko trzy osoby, które coś więcej wiedzą o Weinbergu.
To jest człowiek, który zaczął w Polsce, skończył w Moskwie i ta wielokulturowość jest słyszana bardzo w muzyce. Urodził się w Warszawie, uczył się też w warszawskim konserwatorium. Już zaczął komponować, ale go wojna złapała, jak to się mówi, i wtedy on uciekł i dostał się do Akademii, do Mińska. Kompozytor o ogromnej twórczości, która przekracza 150 opusów. Prawie wszystkie są w Polsce dotąd niegrane. Był związany z kręgiem muzycznym Szostakowicza, który uznał operę Pasażerkę jako arcydzieło. On był właśnie i Żydem, i był takim Rosjanem, Polakiem. Znaczy ci, co nie chcieli go, on mówi, on nie jest Polak, on jest Rosjan. Jeszcze do tego Żyd. No to proszę Państwa. Poland itself has not yet really woken up to the fact that in between Szymanowski and Lutosławski and Penderecki there is another very important composer, who is a composer like Benjamin Britten, of this kind of importance, who is a Polish composer. And I think it's time Poland remembered that. Opera pomija bardzo wiele problemów literackich, ale wywyższa problemy i muzyczne, i problemy moralne. Przedstawia konflikt między etyką odpowiedzialności, reprezentowaną przez Martę, i etyką przekonań. SS-manka jest przekonana do Hitlera.